Cześć. Czasem tak jest, że wypadałoby zrobić peeling. Albo po prostu chcemy pozbyć się suchych skórek, no i produkt właśnie się skończył. Na szczęście to nie jest żaden problem, bo z takich rzeczy dostępnych w kuchni bardzo łatwo możemy przyrządzić produkt, który stanie się idealnym zamiennikiem ulubieńca w tubce, albo wręcz ulubieńcem. Do dzisiejszego filmu przetestowałam kilka naprawdę świetnych przepisów na peelingi do twarzy. Będą to różne peelingi, głównie ziarniste, które mogą okazać się świetną alternatywą dla sklepowego produktu. Ogólnie będzie 5 przepisów, z czego jeden z nich stał się moim szczególnym ulubieńcem, bo rok temu, jak zaczął się lockdown, to wyczytałam gdzieś w internecie, że pomaga pozbyć się zaskórników i robiłam go nagminnie. I powiem Wam, że po jakimś czasie faktycznie ta moja cera wyglądała lepiej i tych zaskórników było zdecydowanie mniej, więc tym przepisem chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić, no i przy okazji powiedzieć o jego wadzie. Także lecimy! Pierwszy peeling to coś uniwersalnego, a zarazem gruboziarnistego. Więc jeżeli macie jakieś ropne stany zapalne skóry, to odradzam Wam stosowanie tego peelingu, żeby sobie zapalenia nie poroznosić na inne części twarzy. Bo podstawowym składnikiem tego peelingu jest cukier trzcinowy. Cukier trzcinowy, który odblokowuje gruczoły łojowe, działa bakteriobójczo, nawilżająco, a nawet gdzieś czytałam, że wspomaga regenerację. Na pewno jest to peeling, który doskonale odświeży, złuszczy naskórek i wygładzi skórę. A jeżeli zrobicie go za dużo, to spokojnie można wypeelingować jeszcze szyję czy dekolt, a nawet ramiona. No i ja co prawda będę mieszać ten peeling z oliwą z oliwek, ale... To znaczy peeling, cukier trzcinowy. Z oliwą z oliwek, ale możecie też go pomieszać z jakimś innym olejkiem, który wzbogaci dodatkowo ten peeling o swoje właściwości pielęgnacyjne. I tak właściwie to już w dużej mierze zależy od Was, z jakim olejkiem go wymieszacie. Ja przyrządzam go w najbardziej klasycznej wersji, czyli tak jak wspominałam, 2 łyżeczki cukru trzcinowego i 5 łyżek oliwy z oliwek. Takim peelingiem najlepiej masować twarz i szyję, wykonując koliste ruchy. Następnie zmyć ciepłą wodą, no i jak chcecie, to może jeszcze jakimś żelem czy pianką do twarzy, przynajmniej ja tak zrobię, bo niestety oliwy bardzo mnie zapychają. Jako drugi pewnie zainteresuje Was peeling, którego głównym składnikiem jest owoc kiwi. Kiwi przypisuje się wiele właściwości pielęgnacyjnych, między innymi rozjaśnia skórę, przywracając jej naturalny blask, spowalnia proces starzenia się i działa normalizująco. Więc ten peeling nie tylko jakby pozbędzie się martwego naskórka, ale też dodatkowo wygładzi. Drugim składnikiem tego peelingu jest brązowy cukier, którego właściwości już omówiłam w poprzednim przepisie, a trzeci to cytryna lub limonka, jak wolicie. Limonka i cytryna też mają świetne właściwości, ponieważ między innymi przywracają właściwe pH skóry, działają rozjaśniająco, ściągająco i z takich dodatkowych zalet mają właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, dzięki czemu ten peeling będzie idealnym do skóry mieszanej lub tłustej. Do jego przygotowania potrzebujemy 0,5 owoca kiwi, resztę można zjeść, także smacznego, 2/3 szklanki cukru trzcinowego i 1 łyżeczkę startej skórki z cytryny. Kiwi obieramy i rozgniatamy na papkę blenderem lub po prostu widelcem. Do powstałej masy dodajemy skórkę oraz cukier trzcinowy, dokładnie mieszamy. Gdy peeling jest gotowy, to tak jak klasyczne peelingi mechaniczne, trzeba nałożyć go na skórę i delikatnie masować, najlepiej kolistymi ruchami. Potem zmywamy i voilà! Co prawda migdały mają bardzo duże właściwości pielęgnacyjne, ale raczej w postaci olejku bądź na przykład mleczka z migdałów, a niekoniecznie w postaci kruszonki, która znajduje się tutaj właśnie w składzie tego peelingu, więc spokojnie możecie zamienić ten składnik na przykład cukier brązowy albo mąkę ryżową, która jest delikatniejsza od cukru brązowego, więc można stosować nawet przy bardziej uwrażliwionych cerach. Dodatkowym produktem, jaki tutaj mamy, jest jogurt naturalny, który działa łagodząco, no i miód, który działa nawilżająco i dodatkowo bakteriobójczo. Myślę, że to jest taka mieszanka, taki peeling, który lepiej sprawdzi się przy cerach normalnych, suchych, a może nawet wrażliwych. Do jego przygotowania potrzebujemy 1 łyżeczkę drobno posiekanych migdałów, 2 łyżeczki jogurtu naturalnego i 1 łyżeczkę miodu. Składniki dokładnie mieszamy ze sobą i ucieramy.
Następnie nakładamy na skórę twarzy i wykonujemy masaż, tak samo jak w przypadku poprzednim, kolistymi ruchami. Jeżeli macie skórę wrażliwą, to warto nie robić zbyt intensywnego masażu, a na koniec można pozostawić papkę na jakieś 5 minut na twarzy, dzięki czemu wzmocnimy działanie łagodzące. Zmyć klasycznie ciepłą wodą. Ten peeling będzie najłagodniejszym ze wszystkich pod względem tarcia, więc doskonale powinien sprawdzić się przy cerach wrażliwych, ale właściwości jego są takie, że też powinien być świetny dla skóry mieszanej lub tłustej, bo głównym składnikiem tego peelingu są płatki owsiane. Płatki owsiane doskonale oczyszczają skórę, zwężają pory, redukują zaczerwienienia i też przy okazji redukują ilość zaskórników. Więc jeżeli uważacie, że macie któryś z tych problemów i chcecie to zmienić, to warto płatki owsiane włączyć do swojej pielęgnacji i coś czuję, że chyba i ja to muszę zrobić. Ale wracając do tematu, płatki owsiane też doskonale odżywią i wygładzą skórę. A teraz przygotujmy składniki. 3 łyżki zmielonych płatków owsianych, 1 łyżka miodu, ciepła woda i 1 łyżeczka soku z cytryny. To potrzebne jest do przygotowania. Płatki owsiane najlepiej zalać ciepłą wodą. Powinny zostać całkowicie przykryte i odstawione na 10 minut. Jeżeli chcecie, żeby peeling miał mocniejsze właściwości ścierające, to wystarczy niewielka ilość wody i krótszy czas odstawienia. Gdy płatki napęcznieją, dodajemy miód oraz cytrynę. Mieszamy i nakładamy na skórę twarzy. Masujemy klasycznie kolistymi ruchami i zmywamy ciepłą wodą. Można też zostawić sobie ten peeling na jakieś 5 minut, robiąc z niego dodatkowo maseczkę. Na koniec zostawiłam mojego ulubieńca, czyli peeling z kurkumą, który działa rozjaśniająco, antybakteryjnie i wygładzająco na skórę. Dodatkowo kurkumina, która jest głównym składnikiem kurkumy, działa łagodząco i przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie się ran. I ten peeling stosowałam w ubiegłym roku, jak rozpoczął się lockdown, no i taki sklepowy peeling mi się skończył. I on też redukuje zaskórniki. Powiem Wam, że jak tak popatrzę na moją cerę, bez makijażu oczywiście, to z takimi zamkniętymi czy otwartymi zaskórnikami do dzisiejszego dnia nie mam problemu. Ten peeling naprawdę bardzo dobrze na mnie podziałał wtedy. I dodatkową zaletą tego peelingu jest to, że w składzie mamy cytrynę, która działa bakteriobójczo, antybakteryjnie i zwężająco pory, oraz miód. Do jego przygotowania potrzebujemy łyżeczkę mąki ryżowej, łyżeczkę miodu, łyżeczkę soku z cytryny i 1/3 łyżeczki kurkumy. Wszystkie składniki po kolei wlewamy, wsypujemy do miseczki i dokładnie mieszamy. Takim peelingiem ponownie trzeba pomasować twarz, najlepiej lekko zwilżoną wodą, żeby był lepszy poślizg, ponieważ te składniki nie są aż tak rzadkie jak w poprzednich przypadkach. Niestety ten peeling ma jedną wadę. Barwi skórę i to na taki niezbyt fajny kolor, dlatego też nie bez powodu dogrywając zbliżenia w tym filmie, jakby etapy aplikacji i masowania twarzy, założyłam rękawiczki do tego peelingu. No i przy okazji twarz umyłam jakieś 3 razy po jego wykonaniu, żeby dokładnie oczyścić go z twarzy. I też pamiętam, jak robiłam ten peeling, to po jakimś czasie nauczyłam się, że najlepiej robić go wieczorem, bo jeszcze rano wstając można doczyścić tą żółć, którą zostawia na twarzy. Ale sam peeling, no jak dla mnie, bomba. Na koniec chciałabym wspomnieć o jednym składniku, który jakiś czas temu już stał się hitem internetu. Tyle tylko, że nie jestem pewna, czy ten hit faktycznie jest hitem. A mam na myśli sodę oczyszczoną. Sama przekopując internet i wertując różne przepisy na peelingi, natknęłam się właśnie na przepis na peeling na bazie sody oczyszczonej. Jak ta maseczka z sody zrobiła się popularna w sieci, to zanim ją przetestowałam, zwracając uwagę na to, że myję sodą oczyszczoną podłogi, zadzwoniłam do mojej koleżanki, która jest kosmetyczką, no i też jeszcze skontaktowałam się później z kosmetologiem i obie te osoby stanowczo mi odradziły stosowanie sody oczyszczonej na twarz. Później też wertując internet, natknęłam się na sporo wypowiedzi lekarzy dermatologów, którzy stanowczo odradzali stosowanie sody. Bo jakby soda oczyszczona to jest dalej wodorowęglan sodu, który po zmieszaniu z wodą daje silny roztwór zasadowy. No i właśnie nawiązując do tych podłóg, to ja myję nią podłogi, a moja koleżanka doczyszcza sodą garnki, kiedy inne detergenty wymiękają. Więc jeżeli natkniecie się na taki przepis, to ja Was tutaj nie będę
przekonywać do mojej opinii, ale gdzieś miejcie z tyłu głowy jednak może to, co powiedziałam, albo sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy chcecie nakładać na twarz coś, co doczyszcza garnki. W sumie z dzisiejszego filmu z peelingami typu DHY to by było już na tyle. Koniecznie zostawcie mi w komentarzu swoje przypisy na peelingi DHY, ponieważ jestem bardzo ciekawa, czy próbowaliście w ogóle któryś z tych przepisów, jakie ja tutaj wymieniłam i czy macie swoich ulubieńców pod tym względem, czy jednak na przykład wolicie korzystać z już gotowych takich peelingów sklepowych. A ja, jak już co film, zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie bardziej artystyczne makijaże. No i też od jakiegoś czasu regularnie staram się co środy prowadzić live'y, żeby móc sobie z Wami porozmawiać, pomalować się razem na live'ie i stworzyć coś ciekawego, a naprawdę fajne rzeczy mi tam podpowiadacie, które z przyjemnością później realizuję. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten film. Jeżeli Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Zasubskrybujcie kanał, to na pewno bardzo mi pomoże w dalszym rozwoju. No i do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!